Szanowni Państwo, pewnie wszyscy byśmy woleli taką sytuację, w której wyjazd na szczyt wileński by oznaczał gwarancję realizacji polskiej drogi do wspierania, wspierającej ukraińskie dążenia do uczestniczenia w procesie integracji świata zachodniego. Wiele wskazuje jednak na to, że sukces szczytu wileńskiego będzie połowiczny. To znaczy, na pewno, i warto to podkreślić, uda się uczynić wyraźny postęp w zakresie przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Mołdawią i z Gruzją. Zostaną te umowy parafowane. Wydaje się również, że. Z punktu widzenia Unii Europejskiej zapadają decyzje o przyspieszeniu prac nad właśnie stowarzyszeniem, czyli przyspieszenie kalendarza umożliwiającego już nie. Nie, nie parafowanie, ale podpisanie odpowiednich umów stowarzyszeniowych, szczególnie jeśli chodzi o Mołdawię. To jest istotne z punktu widzenia kształtowania przekonań, przekonań o tym, że Unia konsekwentnie utrzymuje otwarte drzwi, zapraszając do zbliżenia się do polityki świata zachodniego w stosunku do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego. To jest istotne również z punktu widzenia pod, woli podtrzymania, polityki otwartych drzwi i życzliwego zachęcania do wykorzystania swojej historycznej szansy także przez Ukrainę. Jestem przekonany, że efektem szczytu wiedeńskiego będzie potwierdzenie tego, że Unia trzyma te drzwi otwarte, będzie je także trzymała Polska konsekwentnie dla Ukrainy, oczekując zmiany decyzji władz Ukrainy o wstrzymaniu rozmów, wstrzymaniu procesu podpisywania umowy stowarzyszeniowej. Jestem przekonany, że rola Polski będzie między innymi polegała na tym, aby nie tylko podtrzymywać zasadę otwartych drzwi dla Ukrainy, ale również zachęcać Ukrainę do tego, aby chciała z tego skorzystać. Władze Ukrainy, aby chciały z tego skorzystać. Rolą Polski również będzie podtrzymywanie dialogu wewnątrz krajów Unii Europejskiej, ale także i z Ukrainą na temat możliwości zintensyfikowania działań zwiększających Odporność gospodarki ukraińskiej na rzecz, w kwestiach uzależnień, jeśli chodzi o źródła energii, jeśli chodzi o także problemy wynikające z utrudnieniami dostępu do rynku potężnego rosyjskiego sąsiada. Stąd chcę powiedzieć, że bardzo ważne, już dzisiaj to jest, funkcjonuje w mediach, bardzo ważna jest wypracowana decyzja stwarzająca w ramach państw Unii, Unii Europejskiej, otwierającej Ukrainie, otwierające Ukrainie możliwość korzystania z przesyłu gazowego wiodącego z zachodu na wschód przez Słowację. To jest ogromna szansa, która pozwala na zwiększenie odporności gospodarki ukraińskiej na ewentualne zagrożenia związane z taką daleko idącym uzależnieniem z jednego tylko kierunku dostaw. Podobnie trzeba patrzeć na inne mechanizmy i docenienia trudności, dostrzeżenia trudności, jak i y, propozycje adresowane do społeczeństw, y, do społeczeństw y, krajów Partnerstwa Wschodniego. Mam na myśli tutaj liberalizację ruchu wizowego. Y, to jest dzisiaj jest adresowane głównie do y, Mołdawii, która będzie mogła już niedługo skorzystać z dobrodziejstw tej liberalizacji ale to dotyczy również i wszystkich pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego, tym, tym i Ukrainy. Jest życzliwe nastawienie, rozmawiałem o tym dzisiaj z przewodniczącym Rady Europejskiej, panem Rumpojem, jest życzliwe nastawienie, aby w stopniu maksymalnie możliwym ułatwić także Ukrainie w spełnienie kryteriów niezbędnych aby ten ruch, zliberalizowany ruch graniczny mógł się odbywać na większą skalę. Sami dobrze pamiętamy, jak wielkie znaczenie miały dla ukształtowania polskiej mentalności wyjazdy, no, mówiąc, mojego pokolenia, nie państwa, ale mojego pokolenia na zachód. Jestem przekonany, że to może być oferta adresowana w takim samym stopniu do władz Ukrainy, jak i do społeczeństwa ukraińskiego. Chciałem również powiedzieć, że rozmawialiśmy właśnie z Panem Przewodniczącym Rady Europejskiej o strategii nie tylko na szczyt wileński, który się niedługo zacznie, ale również na czas, na czas po szczycie wileńskim. To jest w moim przekonaniu najważniejsze zadanie, które przed wszystkimi krajami unijnymi Tanie. Jestem przekonany, że przyjęte ustalenia znajdą już odbicie na, w czasie dyskusji i, i, i w czasie przebiegu szczytu wileńskiego. Mnie osobiście te, te ustalenia napawają optymizmem.